Do zdarzenia doszło w jednym z mieszkań w Jaworze. 36-latek najpierw wybił szybę, a następnie wdarł się do domu, w którym przebywała jego żona. Pomiędzy obojgiem doszło do awantury. Mężczyzna wzburzony uciekł z tego mieszkania, zabierając telefon komórkowy, a także pieniądze należące do jego żony. Kobieta wystraszona zaalarmowała policję. W trakcie oczekiwania na patrol mężczyzna powrócił na miejsce zdarzenia. Z bagażnika samochodu wyjął karnister z łatwopalną cieczą, którą wlewał do mieszkania, także polewał nią stojącą w oknie kobietę. W mieszkaniu było 3,5-letnie dziecko. Przed tragedią kobietę uchroniła zapalniczka, a dokładniej to, że nie zadziałała w kulminacyjnym momencie. Po kilku nieudanych próbach odpalenia zapalniczki wzburzony mężczyzna wyjął z samochodu kij baseballowy, którym uszkodził drzwi wejściowe do mieszkania pokrzywdzonej, a także wybił kolejną szybę w oknie jej lokalu. A następnie uciekł z miejsca. Policjanci bardzo szybko zatrzymali 36-latka. Okazało się, że był on nietrzeźwy. W jego organizmie było 1,2 promila alkoholu. Policjanci zabezpieczyli dowody. Biegły z zakresu pożarnictwa stwierdził, że było to zagrożenie dla całej kamienicy. Jaworzanin usłyszał aż 8 zarzutów. Jeden z nich dotyczy usiłowania dokonania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za które grozi mu 10 lat za kratami.